Otwieram obrady 24. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, zatem Rada jest władza podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Na dzisiejszej sesji chciałbym bardzo serdecznie przywitać panią i panów radnych oraz pana wójta wraz z pracownikami. Przeczytam teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie 24. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Punkt drugi. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 23. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany korekty dogody finansowej gminy Sychniewo na lata 2021-2031. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sychniewo. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury gminnego w środkach kultury w Sychniewie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 oraz 178 oraz 2021 Rady Gminy Sychniewo z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zawodowych dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sychniewo. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Punkt 12. Sprawy różne. Punkt 13. Zakończenie sesji Rady Gmin. To proszę pan radny Miński. Panie przewodniczący, pana rado, zamiatamy do prac komisji, które odbyły się w Rady wspólnie. Zgłaszam wniosek formalny o skreślenie dzisiejszych porządku obrad punktu 11 i nadania w sprawie taki obok jak ustaliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Został zgłoszony wniosek formalny, zatem musimy go przegłosować. Kto z pań i panów radnych jest za skreśleniem dzisiejszego porządku obrad punktu 11? Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że wniosek formalny został przyjęty przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się. Zatem punkt 11, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, zostaje zdjęty z dzisiejszego porządku obrad. Zatem przejdę do przeczytania porządku obrad po zmianach tego aktualnego. Punkt pierwszy, otwarcie 24. sesji Rady Gminy. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 23. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, informacja wójta gminy, działalności między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata, gminy Sychniewo na lata 2021-2031. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na lata 2021. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Studniewie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 łamane na 178 łamane na 2021 Rady Gminy Studniewo z dnia 24.02.2021 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Studniewo. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 13. Zakończenie sesji Rady Gminy. Kto z Pan i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt drugi. Przejdziemy teraz do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 33. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Do protokołu dotarły drogą mailową uwagi, które zostały wniesione. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, także przejdziemy do przegłosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przejdziemy teraz do punktu czwartego. Poproszę w tym punkcie pana burmistrza o oddanie relacji, informacji ze swojej działalności od czasu ostatniej sesji. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Uczestniczyłem w spotkaniu online z wicedyrektorem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i radnym Mirosławem Augustyniakiem oraz projektantem w sprawie budowy ronda Głosowy Górnowy. Prace projektowe zbliżają się ku końcowi i są ustalone ostatnie szczegóły. Dlatego spotkaliśmy się ponownie w terenie, by omówić ostateczną koncepcję. Spotkanie uczestniczyła pani dyrektor zakładu Gruzdów w celu omówienia lokalizacji zjazdu do zakładu. Tam były wątpliwości i chcieliśmy wysłuchać pani dyrektor, jak teren zakładowi będzie pasował ten zjazd. Projekt został zmierzony o kolejne 50 metrów w kierunku Zamościa w celu przebudowy przepustów. Ponieważ projektant nie przewidział ciągu pieszego w tym kierunku, zgłosiłem o jego zaprojektowanie do końca inwestycji, jaka jest zaplanowana właśnie w tym kierunku. Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polecił zaprojektowanie chodnika w tym kierunku. Jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Dodam, że rondo naprawdę będzie duże i w swojej średnicy całej będzie miała 36 metrów.
Podpisałem umowę z EcoCorp Zbigniew Poduszewski z Rzeszynia na wykonanie oczyszczalni przy dworku motoryzacji w Sypienie, która jest już wykonana. Czekamy tylko na odbiór. Inwestycję wykonano za kwotę 77 520 zł. Wartość kosztorysowa była określona na 150 000 zł. Możecie Państwo zerknąć tutaj przez okno i widać, jak to jest zrobione. Wysłany został wniosek o sfinansowanie wykonania projektu remontu domu budowego do konserwatora zabytków na kwotę 74 tysięcy złotych. Jest szansa, że wniosek przejdzie, takie mam obietnicy. Jest to, dodam tylko, że finansowanie tego projektu jest przewidziane 100%. Rozpoczęta została budowa rozciągu przez firmę Multicom Andrzej Niedzielski ze Zdrojenki na odcinku Orki Wody Rady. W pierwszej kolejności poleciłem wykonanie odcinka w miejscowości Orki, ponieważ jest tam wąski pas drogowy i będzie modernizowana droga na odcinku 350 metrów. Tam jest faktycznie duży kłopot. Byłem osobiście sami i ustalaliśmy z wykonawcą wodociągu, by jak najbliżej granicy naszego pasa drogowego umieścił wodociąg, by w przyszłości, jeżeli będzie awaria, żeby można było nie niszczyć asfalt, który będzie wykonany. Rozpoczęta została modernizacja drogi w miejscowości Oki przez firmę Transtar i wykonywana jest podbudowa. Kontynuowana jest modernizacja drogi do wsi Strzemień-Czosenki z Funduszu Sołeckiego i środków gminnych. W tej sprawie rozmawiałem z Lasami Państwowymi w celu modernizacji ich odcinka drogi, które w budżecie na ten rok, te Lasy Państwowe w budżecie na ten rok przeznaczą środki na jej naprawę. Jest to już końcowy etap naprawy drogi w kierunku Strzemień-Czosenki. Dodam tylko, że ta miejscowość nie miała dobrego dojazdu. Droga prowadziła przez bodajże 12 działek prywatnych. My na tym odcinku nie mogliśmy inwestować, bo to jest nasza własność. Więc zapomniana droga, która idzie bez, jest ona najkrótsza do miejscowości, została zmodernizowana i teraz my możemy na całym odcinku, oprócz odcinku, który posiadają Lasy Państwowe, możemy o nim dbać, przymierzać i naprawić. Złożyliśmy wniosek na remontowy gimnastyczny zespole placówek oświatowych w Sypniewie na kwotę 125 tysięcy złotych. Przepraszam Państwa, ale maseczka mi się przesuwa. Został sporządzony wniosek w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckie Strażnice OSP 2021 na modernizację garażu OSP Rawy na kwotę 25 tysięcy złotych, wkład własny 1000 zł. Planowana jest naprawa dachu z gminą i jego dziełem. Zgodnie z artykułem 267 ustawy o finansach publicznych 18 marca wydałem zarządzenie nr 28 umowane na 2021 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sypniewo za 2020 rok. Radzie Gminy oraz zostało wysłane do regionalnej i gubernatorowej szczegółowego omówienia wykonania budżetu za ubiegły rok. Rada dokonała sesji szczegółowej. Złożyliśmy wniosek w celu podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie nawiązania współpracy przy obsłudze programu Czyste Powietrze. Informacja i sporządzenie i rozliczenie wydatków. Taki będzie nasz obowiązek tego punktu obsługi programu Czyste Powietrze. Na ten cel można pozyskać dofinansowanie na dostrzeżenie takiego punktu 50 tysięcy plus od wniosku też jest płacone za wniosek, jaki to jest wniosek, czy to jest wniosek normalny.
znaczy zostaje się zrealizowany. Złożyliśmy 5 wniosków do Warszawa Województwa do finansowania programu Mazowiecki Instrument Wspierania Sołek w następujących sołectwach. Rzechówek, budowa oświetlenia ulicznego, Ziemaki, budowa oświetlenia ulicznego, Szczegli, wodochodne zagospodarowanie placu Wiejskiego, Rzechowo, zagospodarowanie placu Wiejskiego, Poświęcenie wymiana dachu wraz z wykonaniem jeźdźni lewowej. Jak Państwo wiecie, w gminie utworzyliśmy punkt informacyjny i koordynacyjny w zakresie informacji i dowozu na szczepienia COVID-19. Do dnia dzisiejszego dowiedzieliśmy 5 osób. Otrzymaliśmy od wojewody ze składników rezerw materiałowych maski dla mieszkańców gminy. W przyszłym tygodniu druhowie, a właściwie już jutro, druhowie strażacy rozwiozą do poszczególnych wsi po 3 maseczki dla mieszkańców. Gorąco dziękuję druhom strażakom za pomoc w akcji. W naszej gminie funkcjonuje jeden punkt szczepień zorganizowany przez grupę zdrowia. Na dzień dzisiejszy zaszczepionych zostało szczepionką Pfizer, pierwszą dawką 270 osób, drugą dawką 178 osób. Łącznie wykonano tą szczepionką 448 szczepień. No i AstraZeneca pierwszą dawką zaszczepiono 52 osoby. Łącznie wszystkich osób zaszczepionych jest 500 w naszej gminie. Obecnie na dzień dzisiejszy w gminie mamy podanie tutaj orientacyjne, bo tak mówiąc szczerze, nikt w tej gminie, ani też wójta nie informuje, ile mamy kwarantan, izolacji i tak dalej, ale z tego, co potrafiłem ustalić, mogę Państwu powiedzieć, że w izolacji jest ponad 20 osób, a na kwarantannie przebywa około 50 osób. Oprócz tych 20, łącznie 70 osób. Bardzo dużo czasu poświęciłem procedurze rozpatrzenia petycji, którą złożyli rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej Józefa Paulusa. W sumie odbyły się 3 posiedzenia Komisji Skargi Wniosków i Petycji, która omówiła wszystkie zarzuty zawarte w petycji i na bieżąco podejmowała decyzję w sprawie dalszej procedury załatwienia skargi. W końcowym etapie komisja przygotowała projekt uchwały załatwiający skargi rodziców uczniów. Ja uczestniczyłem we wszystkich obradach komisji. Szerzej o tej sprawie zostanie omówione, tak to napisałem, przy podjęciu uchwały, ale że Państwo wystąpiliście z wnioskiem o skreślenie tego punktu, także dzisiaj już tej sprawy będziemy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Wójcie. Przechodzimy do punktu 5 i 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielolatnej prognozy finansowej gminy Niebo oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący. I poproszę Pana Wójta o omówienie treści uchwały. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja dzisiaj w związku z nieobecnością Państwa skarbnika na dzisiejszych obradach tej dzisiejszej sesji Rady Gminy powiem krótko na temat uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok zmiany uchwały na rok 2021, a wieloletniej prognozy na lata 2021-2030. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, tak jak w załączniku nr 1 i plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 551 194,25 zł. Dochody bieżące 15 458 583,05 zł. I dochody majątkowe 2 092 661,20 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, jak w załącznikach 2 i 2. Do uchwały plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 817 862,88 zł. Wydatki bieżące 15 319 tysięcy i
skarbnik online umówiła z Państwem wszystkie zmiany w uchwale budżetowej. Myślę, że nie będę tu zabierał czasu i to wszystko od początku ponownie przedstawiam. Powiem tylko, że jeżeli chodzi o zmiany w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Sikiewo, to na koniec roku 2021 planuje się dwóch gminy, który wniesie 3 187 850 zł. Przy założeniu, że spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie w tym roku 513 430 zł i 59 groszy. I zostanie zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości 800 000 zł. Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie tychże uchwał. Dziękuję Panie Wójcie. Otwieram dyskusję. Najpierw uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sikiewo. Czy ktoś z Państwa radnych ma dodatkowe zapytania? Nie widzę chętnych do dyskusji. Przejdziemy zatem do odczytania treści uchwały. Uchwała nr 24, łamane na 183, łamane na 2021 dla gminy Sikiewo z dnia 26 marca 2021 roku. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sikiewo na lata 2021-2031. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, sekcji jednolity dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305, Rada Gminy Sikiewo uchwala co następuje. Paragraf 1. Wieloletnią prognozę finansową gminy Sikiewo na lata 2021-2031 o zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 o zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Z punktu 2 dołącza się objaśnienie wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Sikiewo na lata 2021-2031. Paragraf 3. Wyznanie uchwały powierza się wójtowi gminy, a że 4 uchwała wchodzi w życie gminy podjęcia. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Również radny Pan omawiał tę uchwałę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych miał jeszcze dodatkowe zapytania? Nie. Jeszcze chętny do dyskusji, także przejdę do odczytania części uchwały. Uchwała nr 24, łamane na 184, łamane na 2021 roku. W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 sekcji jednolite oraz artykułem 211 ust. 212, artykułem 214, artykułem 215, artykułem 217, artykułem 222, artykułem 235, artykułem 239, artykułem 242, artykułem 243 i artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sekcji jednolite dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305. Rada Gminy Sikiewo uchwała co następuje. Paragraf 1. W budżecie zatwierdzono uchwałą nr 22, łamane na 170, łamane na 2020. Rady Gminy Sikiewo dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenie uchwały budżetowej nr 21 na rok 2021 wprowadza się do zmiany. Punkt 1. Proponuje się zmiany w sprawie dochodu budżetu gminy jak na łączniku nr 1-22. Plan dochodu budżetu gminy nr 17 454 zł 15 458 583 zł. Dochody majątkowe 2 024 511 20 zł. Punkt 2. Proponuje się zmiany w sprawie wydatków budżetu gminy jak w załączniku nr 2A do nr 3. Plan wydatków 76 groszy. Paragraf 2, punkt 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 246 668 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaciągniętych kredytów pożyczek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczegółowymi zasadami zarządzania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz rozliczone środków obejrzonych w artykule 5.1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w łącznej kwocie 1 266 668 zł. Punkt 2. Ustala się mocno kwotę przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, kredytów pożyczek i wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niefinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w artykule 5.1.2 ustawy i dotarcie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w wysokości 1 780 999 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wypłaty kredytów i pożyczek w wysokości 513 430 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Ustala się limit zobowiązania na zaciągnięcie kredytów i pożyczek 800 tysięcy złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 286 569 złotych i 41 groszy. Wpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 513 430 złotych i 59 groszy. Paragraf 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy pod zarządem gminy należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż artykułów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań dotyczących gminy w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i w gminy programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu solidarnego jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały podjęcia miejscowej gminy. Paragraf 7. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. Punkt 2. Uchwała podlega publikacji gminy budżetowej województwa obywatelskiego oraz obywatelskiego zgłoszeń urzędu gminy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, czyli przeciw, to się wstrzymał. Kto się wstrzymał, proszę o podjęcie decyzji. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 6, przechodzimy do punktu 7 w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy i również proszę pana burmistrza o objęcie uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, zgodnie z
artykułem 11 ustawy o ochronie zwierząt. Jesteśmy zobowiązani po uchwalenie programu opieki nad zwierzętami weterynarii. Ja po zasięgnięciu oczywiście opinii powiatowego lekarza weterynarii w Rakowie i zasięgnięcia kliniku łowieckich. Jedna to łowieckie odpowiedziała, pozostawimy naszą uchwałę milcząco nasz program. Taki program corocznie uchwalamy, on się zmienił stosunkowo do ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, że odczytanie ślepych mięsa zwierząt realizuje lekarz weterynarii Danek. Jeżeli chodzi o gospodarstwo, zostało wyznaczone też gospodarstwo rolne w miejscowości Chojnowo, które w razie potrzeby zaniesie i zapewne kilka wezwany lub zostało odebrane przypadki wędzania się nad zwierzętami, zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Sypniewo. Ten program został zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sypniewo umieszczane na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń gminy Sypniewo. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję panie wójcie. Ja teraz dyskusję, czy ktoś z państwa rady uchwalał pytania. Nie widzę żadnych do dyskusji. Poproszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie treści uchwały. Uchwała nr 24, łamane na 185, łamane na 2021, sprawy Sypniewo z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sypniewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 506 ze zmianami i artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1996 roku o ochronie zwierząt. Tekst jest dowiecie dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 638. Po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii w Rakowie Mazowieckim, koła łowieckiego Świt, koła łowieckiego Sarna, koła łowieckiego Wisła, koła łowieckiego Jeren, uchwala się charakteryzuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sypniewo w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sypniewo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Dziękuję. Otwieram głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Proszę bardzo pana wójta o omówienie treści uchwały, uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Jak już wspomniałem, na komisji nieruchomość chcemy nabyć w miejscowości Batonowo. To jest działka o powierzchni 171 arów.
17 arów. 1,7. To jest działka, na której mieszkańcy gminy Latobowo chcą poprawić tą uwagę kradu siłowni. Tam jest na nieodpłatne nabycie. To jest nabycie odpłatne, wyraża się zgodę na nabycie. Proszę skreślić nieodpłatne. I będzie tam plac wiejski na tym terenie. Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie. Dziękuję panie wójcie. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia w paragrafie 1 wyraża się zgodę na nabycie. Nie nieodpłatne, tylko na nabycie. Czy ktoś z państwa radnych ma na pytania? Nie widzę chętnych do dyskusji. Przejdę do czytania treści uchwały nr 24, uchwała nr 186, uchwała nr 2021, na referencję z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o obrocie gminnym. Dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, uchwala się to następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez gminę Sypkiewo nieruchomości położonej w obrębie wsi Batogowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 14, łamane na 2, o powierzchni 171,10 hektara, dla której wprowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Trzasteżu, numer KW dwukropek OF1P łamane na 00035685 łamane na 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę. Czy ktoś jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki w sprawie likwidacji przepraszam samorządowej kultury i proszę panie wójcie, oddaję panu głos. Szanowni państwo, jak już państwo wiecie, ten zamiar likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Sypkiewie samorządowej instytucji podjęliśmy już wcześniej taki zamiar, bo zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mieliśmy taki obowiązek na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do publicznej wiadomości i informację o zamiarze likwidacji. I tam w tej uchwale były przyczyny opisane likwidacji i w tej chwili, żeby dokończyć całej procedury, powinniśmy podjąć uchwałę o likwidacji tego wokół w Sypkiewie. Na marginesie tylko dodam, że te zadania, uspokoję państwa, zadania, które wykonywał GOK, będą nadal wykonywane, ale przez inną instytucję, której zostanie to powierzone. Zaś wszelkie gospodarowanie majątkiem przejmie gmina. Dziękuję i proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję panie wójcie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. Poproszę panią wiceprzewodniczącą o przekazanie treści uchwały. Uchwała nr 24, łamane na 187, łamane na 2021, na
26 marca 2021 roku w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 9 i artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym w tekst jednolity w dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 oraz artykuł 22 ust. 1 i ust. 2, artykuł 24 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dziennik tekst jednolity w dziennik ustaw 2020 roku pozycja 194 Rada Gminy Gniewa uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. W dniu 31 marca 2021 roku likwiduje się samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminy Ośrodek Kultury w Stydniewie z siedzibą w Stydniewie, ulica Słowacka 39, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Stydniewo, dla których organizatorem jest Gmina Stydniewo. Paragraf drugi. Zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanego ośrodka kultury w Stydniewie przejmuje Gmina Stydniewo jako jej organizator. Paragraf trzeci. Majątek nieruchomy i ruchomy Gminnego Ośrodka Kultury w Stydniewie przechodzi na własność Gminy Stydniewo i zostanie zagospodarowany przez wójta Gminy Stydniewo zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami z zachowaniem zasad gospodarowania majątkiem komunalnym. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stydniewo. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. I otwieram głosowanie. Proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dotarliśmy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie został sprawiony, bo to zmiany czytałem, ale to jest to nie będzie zmiana uchwały, to nowa uchwała. Także przepraszam bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Stydniewo. Proszę Panie Wójcie, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 91.1 ustawy Karta Nauczyciela chcemy wprowadzić, nie zmienić uchwałę, tylko zastąpić uchwałę, która została uchwalona 24 lutego, uchwała 21 roku. I oczywiście po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli chcemy uchwalić i określić rodzaj świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznania w formie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stydniewo. I to stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Tą uchwałę musimy uchwaliliśmy na jednej z sesji i dołożyliśmy do tego, chcieliśmy, żeby to było bardzo proste i łatwiejsze dla nauczycieli, określiliśmy wzory wniosków, a wtedy taki wzór wniosków nie możemy określić i stąd poprawiamy ten regulamin. I proszę o przyjęcie tejże uchwały, a wzory wniosków składanych zgodnie z tą uchwałą opracujemy i wydamy zarządzenie gminy. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie. Dziękuję Panie Wójcie.
Otwieram dyskusję. Nie widzę ręki do dyskusji. Poproszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie treści uchwały. Uchwała nr 24, łamane na 188, łamane na 2021, Rady Gminy Cytkiewo z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cytkiewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 72 ust. 1 i 4 w związku z artykułem 91 z. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1992 roku karta nauczyciela tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 22.15 z późniejszymi zmianami. Po uzgodnieniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Cytkiewo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania w formie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cytkiewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 23 łamane na 178 łamane na 2021 Rady Gminy Cytkiewo z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cytkiewo. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, pozycja 94-64. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy Cytkiewo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ustawa głosami przy jednym głosie wstrzymującym się. Zamykam punkt 10. Przechodzimy do następnej sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę chętnych do dyskusji. Także przechodzę do punktu 13. Mniejszym. Kończę obrady 24. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo Państwu radnym za przybycie, Panu Przewodniczącemu również za uczestniczenie w zarządzaniu. Dziękuję bardzo.